Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. W tym filmiku pokażemy Wam bardzo prosty sposób zaczynania robótki, jeden ze sposobów, tak zwane magiczne kółko. Pokażemy Wam dokładnie, jak się robi, mimo że na tym kanale pewnie już się znajduje jakaś instrukcja, ale teraz będzie krok po kroku, bardzo powoli. Do tego mamy tutaj włóczkę szóstkę i szydełko również szóstkę. I zaczynamy od owinięcia włóczki dookoła palca wskazującego i palca środkowego. Dokładnie w ten sposób. I teraz otwieramy trochę palce, pomiędzy wkładamy szydełko i przeciągamy włóczkę. Pamiętajcie, ponad włóczką najpierw wkładamy szydełko i przeciągamy. I to jest nasze magiczne kółeczko. Nazywa się magiczne, ponieważ można je zaciskać, można je również rozszerzać, ciągnąc z jednej lub z drugiej strony za włóczkę. I teraz nakładamy włóczkę dookoła dłoni za czwartym palcem i dookoła palca wskazującego, tak jak widzicie, czyli pod palcem, a potem nad palcem. I teraz możemy sobie zamknąć to kółko. Tutaj tworzymy napięcie, ciągnąc wskazującym palcem włóczkę i zamykamy jednym oczkiem, zwykłym łańcuszkowym oczkiem. Żeby zacisnąć kółko, ciągniemy za wystający koniec. Możemy też rozciągnąć, rozszerzyć kółko. O, w ten sposób jest zaciśnięte, ale teraz potrzebujemy, żeby zrobić w tym kółeczku parę oczek, potrzebujemy troszkę większe. I teraz zrobimy sobie parę oczek i zamkniemy kółko. Zrobimy półsłupki. O, tak to wygląda. Tutaj mamy końcówkę wystającą. Możemy regulować kółko za pomocą końcówki. I jeszcze jedno oczko łańcuszkowe w powietrzu. Teraz nabieramy włóczkę na szydełko. Mamy trzy pętelki na szydełku i przeciągamy włóczkę przez wszystkie trzy. To jest półsłupek. Mamy jeden półsłupek, zrobimy sobie parę półsłupków i znowu pod. Robimy wszystkie w kółeczku. Drugi półsłupek znowu nabieramy przez kółeczko, przez trzy pętelki. Teraz mamy parę oczek w naszym kółeczku, możemy je zacisnąć. Od właśnie magicznego kółka zaczynamy często chusty trójkątne. Albo robótki, które wykorzystują kółko jako sam środek. Na przykład czapki. Też możemy od tego zacząć. Teraz zamykamy pierwszy rządek, wbijamy się tutaj w oczko i wyciągamy, zamykając jednym oczkiem łańcuszkowym. I to jest malutkie kółeczko zrobione właśnie na magicznym kółku. Tutaj w środku jest końcówka. Zaciskamy, ciągnąc za tą końcówkę, żeby mocno zacisnąć, musimy mocno pociągnąć. Z tej strony wygląda w ten sposób idealne kółko. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału. I zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!